Halo, halo, z tej strony prezes Ziaro, witajcie moi kochani widzowie po miesięcznej przerwie. Dziś wpada filmik z takiego bardziej, tu na razie jeszcze nisko, ale będzie Fran, a może lodowisko. A no, mianowicie ten filmik jest kolejną prezentacją, co zmieniłem w Fertku, co dodałem, co zrobiłem tak dalej. Więc co, zabieramy się za to, o teraz właśnie w takiej postaci tam, no pierdolenie o Chopinie, jedziemy z koksem. Więc tak, z wizualnie co w Fertku dodałem, zmieniłem, poprawiłem, to co, no, co tam mówić więcej. Kabina, jak widzicie, jest kabina, jest kabineczka, jest kabina, jest super. Kabina jest na razie na teksturach tak zwanych paintowych, będzie na udimach. Ciągle coś do niej dodaję, poprawiam, wymiary i tak dalej. Dzięki takiemu jednemu ziomkowi z internetu, który to kabinę kiedyś zrobił, dał mi to kabinę, ja sobie... Wrzuciłem ją do AC3D i na podstawie jej zacząłem swoje modelować i to jest jej efekt. Jest trochę inna, inne ma wymiary od tamtej, ale jest bliżej, jest odwzorowana jakby realistycznie. Brakuje parę jeszcze elementów, nie wiem, zaraz wam przybliżę. Siema Mietek. Jeszcze tu wam przybliżę. O, brakuje tutaj, tu... zaczepów do podsilnik, to się wszystko dorobi. No widzicie, doszły elementy silniczka, czyli takie jak filtr, jakieś tam filtry od oleju i tak dalej. No nie jestem mechanikiem, żeby wszystko wiedzieć. Mamy oryginalne ursusowskie. Tutaj to więcej chyba nic nie doszło. Tak, a no co, kabina, to widzicie, kabina by Mafia Grabina, czyli inaczej Kunichów. Mało kto pewnie wie, jak tam kabina się nazywa fachowa, ale to jest kabina Kunichów. Czy będzie kolejna kabina? Nie wiem, nie wiem. Może się dowiecie za jakiś czas, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, o, nie wiem. O, w sumie to jest fajna ikonka by byłaby, o. Można ikonkę zrobić. Błędy jakieś są? Error to jest od agregatu tego, co ma Fedek podczepiony. Nic nie ma takiego. No jak widzicie sami, nawet nie ma błędów w Ferdzio. Żadnych ani jednego błędu. Ale dobra. Teraz tak, szukamy właśnie... Teraz będzie, o. Można teraz ikonkę właśnie zrobić, jeszcze tylko FPS-y wyłączę. Teraz będzie pięknie to wyglądać, to tak, tak cykniemy. Ikonkę. Kołem może skręcimy. O, coś jeszcze takiego zrobimy. Laska, wypierdol. Dobra. No to co, koła doszły nowe od Fertka. Oczywiście nie jestem autorem tej kół. Koła robi mój ziomuś. A więc co, no doszły, na przykład, nie wiem, konfiguracja taka, że można zarejestrować pojazd. Jest 16 tablic do wyboru, każda jest z innego. A zresztą zaraz będę wam wszystko opowiadać. Idziemy z koksem. Słuchajcie uważnie, patrzcie się na pulpit. Dźwięki prawdziwego Fertka, Perkinsa. A mianowicie mam je od wujka, mojego wujka Mafia Grabina, dlatego ikonka, logo jest w prawym górnym rogu kabiny, przedniej szyby. Dlatego, że to jest właśnie wszystko wzorowane na podstawie mojego wujka Fertka. Na tym Fertku zacząłem się jeździć, jak miałem 12 lat i to jest właśnie tak, ciągnie mnie do niego. Widzimy naklejki wszystkie, to jest wajchy, tam od hydrauliki. Tu wszystko jest odwzorowane pięknie, jak ta lala. Mamy trzy kierownice do wyboru i plus drążek też. Bez drążka obie dłonie są na kierownicy, z drążkiem jedna dłoń jest na kierownicy, a wygląda to tak, o. No wszystko będzie do poprawki, nie ma co. Teraz uważnie się patrzcie na ten czerwony pasek na pulpicie. Są tu diody, o, teraz gasy. One odpowiadają tam tak jak w realu, no nie wiem. Na internecie znalazłem książeczkę od Fertka. Nie wiem co one tam odpowiadają, czego, ale tak odwzorowałem, wszystko ładnie. Zapalimy sobie światełka, widzimy. No trochę dają tu po szybach, ale to jest odwzorowane właśnie tak jak w realu. O, rzuca mnie coś, rzuca, kur... jak kierunek tak wygląda. Światełka tak wyglądają, to są
jako, jako światła pozycyjne. Tyle światła są analogowe, czyli te z przodu. No i mamy halogeny dodatkowe, czyli jeszcze mamy tu światełko. Tak wygląda. I właśnie sobie jedziemy, będziemy sobie dziś drapać. Pedek przy takim wielkim agregacie, motorze. Jak to mówi? Czy zależne to jest od tego, że kultywator ma wały, a agregat nie ma? Coś czy na odwrót, jakoś tak o to chodzi. Ale to jak to mówi? No i teraz zaraz zobaczcie, jak się moc brudzi. No wszystkie biegi, drążki, animacje i tak dalej. Nawet reduktor przy odpalaniu zmienia swoją pozycję na dół, czyli na bieg wolny. Nie, jak dobrze pamiętam, tam nie idzie, więc nie wiem. Pulpit, no widzicie, na wszystkie. Postarałem się tak, żeby był jak najładniej odwzorowany. Ale to jeszcze wiele mu brakuje do pełnego szczęścia. Tak, no co, miałem dwa tury, znaczy miałem już zrobionego tura sekcyjnego do niego, bez, tylko że żadnego zdjęcia nie miałem. Bo to zrobiłem w nocy szybko. No i nie wiem, jakim cudem plik i3D Chapes, nie wiem, jak to bardzo się wymawia. Przestał mi po prostu, no, nie wiadomo jakich przyczyn, nie działa. No, działał, przestał działać. O co z tym chodziło? Sam nie wiem. No co, próbowałem odzyskać poprzednie zapisane pliki, odzyskałem nawet sporo innych plików, które kiedyś usunąłem, jakieś nagrania czy coś, chociaż mi teraz się nie przyda. Ale co z tego, to też były pliki jakieś uszkodzone, coś błędnie zapisało się. Trudno się mówi. Zabiorę się teraz w którejś nocy i zrobię od początku ten tur. Drugi i jedno sekcyjne z tego też, bo to tam wystarczy wyciąć siłownik tylko i dodać drut, czy tam linkę, jak to mówią. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? No, kogucika mamy też takiego jak mamy wujek. I tak to cały się brudzi. Ogólnie ma, jak się nie mylę, 28 konfiguracji plus 6 konfiguracji koloru. O, może teraz taką ikonkę by się... Nie wiem jak waszym zdaniem, ale moim chyba za bardzo się brudzi ten traktor. No tak za dużo tego ma brudu na sobie. Tak, lusterka są tak ustawione, że jak jedziemy z przyczepu, to widzimy tył przyczepy. Czyli co za nie się wyłania, jakiś samochód czy tak dalej. Dlatego tak teraz są ustawione nijak. Chociaż będą jeszcze poprawione, bo lusterka nie są tak wysoko w tych kabinach ustawione, tylko są trochę niżej. W sensie nie lusterka, tylko ramię lustra. Tak podnosimy. Bardzo mi się podobają te dźwięki, które udało mi się nagrać w Wika. W sumie nagrywałem też to moim nowym nabytkiem, jak to mówią. Mianowicie przed świętami, z tydzień dobry przed świętami kupiłem sobie właśnie S9 Plus. Bardzo dobry zakup i każdemu polecam. O, ale ogień do przodu, ogień na tłoki poszedł. Każdemu polecam właśnie ten telefon, no zajebisty jest telefonik. Cudo dosłownie mówię, aparat nagrywa w 4K, wszystko w 4K, nawet widzicie na YouTubie obornik w 4K. No coś słabo, o. Kardek nie daje rady, czyżby? Trzeba do niego założyć turbo, zaraz będzie miał 10 koni więcej, będzie miał 56 jak 60. Zaraz założyć turbo do Fertka również. O, zobaczcie. To tylko naruszanie. Dobra, zobaczyłem z tematu głównego tabu. No co, no w ogóle zimątka jest zajebista, no wiesz. Nie jestem za tym, żeby kupować jakieś, nie wiem, nówki, telefony za 4000. A tu flagowiec się znalazł w dobrej cenie. Czemu nie? Kurde. Kupiłem. No i mówię wam, nie żałuję. No, nie ma opcji, że coś źle u niego działa. No, to co ja robię, że ciągle coś się pobiera, kopiuję, wkleja i tak dalej, jakieś pliki czy prezentacje na telefonie, to jest przy jego pracach, przy jego pamięci RAM-u i tak dalej, to jest praca easy. Tak, jak dla telefonu, tak. Więc nawet i filmiki się teraz poprawią, będą lepszej jakości. Na pewno filmiki w nowych kanale pod muzykę będą w jakości Full HD 60 na sekundę. Filmiki jakieś, nie wiem, dźwięk silnika czy coś będą nagrywane w 4K. Więc zapraszam wszystkich do mojego wujka na kanał Mafia Grabina, bo tam będziemy... Na pewno już coraz lepiej będzie tam z filmikami kanał nabierał. Mam takie plany, żeby tam rozwijać mój kanał, właśnie filmiki. Mam też sporo materiału nagrane do złożenia, ale...
Kurwa, licho z czasem jest, mówię wam, ludzie. Słabo jest z czasem, no ciągle coś i właśnie nie mam czasu. A to trzeba lekturę chłopów do szkoły, czy chcecie obejrzeć film, co i jak, no to już jest siedzenie cały dzień i nawet więcej niż jedna doba. No ciągle coś i tak to wychodzi. Jak prosiliście mnie, poprawiłem właśnie zaczep, teraz jest nie czerwony, a jest taki sam kolor ma jak korpus. Ten korpus to taki wygląda trochę paintowy, jakby się dopiero z farby. Ale o to chodzi, że to jest w końcu traktor, który ma nawiązywać do nowego, czyli taki jakby w 1984 roku, 1988, no nie wiem, coś w tych granicach, coś koło tych dat wychodziły właśnie te felki. I do tej daty mam nawiązywać właśnie ten feldzio. Także to ma ono odwzorowywać tą wersję. Tak, co do silniczka, on nie jest jeszcze w 100% odwzorowany. I na pewno w wersji V1.0 nie będzie odwzorowany w 100%, bo nie mam na niego czasu. A zostało mi zrobić do niego tury. Tam jeszcze parę pierdów kamienie dorobić, typu wycieraczka i takie inne rzeczy też jako konfiguracje. I można już wydawać go. Kiedy wydam? Powiedziałem nie raz i cały czas będę powtarzać, że już ode mnie nic nie dostaniecie za darmo żadnych modów, więc 5000 subskrypcji na moim kanale za te cudo, przy którym siedzę już rok. Po wydaniu linki zaraz się wziąłem za jego model, nikt o tym nie wiedział dopiero na wiosnę. Wrzuciłem pierwsze zdjęcie na społeczności, kiedy już cały model miałem wrzucony na teksturach paintowych. I wtedy to było trochę takie zdziwienie, że taki model i tak dalej robię. No, pół roku to chowałem, ukrywałem, ponieważ nie chciałem innych robić, wiecie, nadziei i tak dalej, bo ten model był co chwilę jakaś poprawka, to w silniku coś się wycinało, się tutaj inaczej i tak dalej. Co chwilę się u wujka coś podchodziło, się patrzyło, a to tak śruby mają być, tak samo jak tylny most. A to tak się trzeba ustawić, a to tak ustawić, a to stwierdziłem, że a tu można dać odbicie lustrzane, czyli lewego zaczepu na prawy, to takie wiecie, no takie pierdowe i tak dalej, pierdolenie. I aż w końcu na wiosnę stwierdziłem, a dobra, stawię jakieś zdjęcie z nimi, żeby ludzie tam, głównie to dzieci mi oglądają, więc dzieci widziały, co się dzieje. No i wstawiłem na tych paintowych. No i o dziwo, po jakimś czasie wtedy się dowiedziałem, że Alixon wydaje tego 3512 Ursusa na Mod Context. Wtedy takie zdziwienie i stwierdziłem, że pewnie będzie z fala hejtów, że ja go zależnąłem całe modele z Arka. No właśnie, a tu nie, dzieci moje drogie. Nawet sam silnik nie jest ten sam, bo tam jest odzorowany w idealnym stanie. A tu jest metodą prób i błędów powoli poprawiany. No ale mam nadzieję, że dojdziemy do celu w jakimś czasie. Więc tak, w wersji V1.0 dostaniecie tą wersję bez takich animacji jak otwierane drzwi czy panel IC, bez poprawionego do końca silniczka, z trzema turami, z no ten cały traktor jako parę tam różnych wersji silniku i tak dalej. Tego obciążnik, może jeszcze coś się tam zrobi. No jeszcze ten obciążnik właśnie zrobiłem. Na internecie ten zobaczyłem taki obciążnik, więc wiedziałem, a czemu nie zrobię go taki sam do farminga. Dobra, przechodzimy do sklepu, bo nie ma co jeździć w kółko na tym polu. Przechodzimy właśnie do sklepu. Ciągnik jest tu, bez żadnych ikonek jeszcze. A tak wygląda w sklepie. Bez niczego, samiutki ciągnik za 18 tysięcy. Nie wiem, czy to ona jest zgodna z takim wyposażeniem jego. No dobra, nie ma co. No kolory, wszystko to się nic nie zmieniło. Marka kół się zmieniła, bo mamy markę kół teraz. Mamy tak, otwertka 2, 3, 5 koła, nie, to są 2, 5, 5. Koła otwertka 2, 3, 5, czyli takie wiecie, taka, to są, czekaj, gwiazdy gwiazdowe, to jest chyba 2, 4, 6 gwiazdówka. To już jest 8 gwiazdówka, otwertka 2, 5, 5. Czyli te nie, a tu mamy od 3512 8-gwiazdówka, szerokie opony plus wychodzące te wgłębienie, czy jak on tam ludzie nazywają na internecie, bo różnie to nazywali. Widzicie, to tak, takie są opony i do tego mamy, do każdych tych trzech zestawów mamy koła takie jak przednie R16, R18, widzicie, podniesione. A powiecie pewnie, jakieś chujna wyszła ta R18. Takie na internecie znalazłem, takie zrobiłem, żeby nie było. Mamy jeszcze rolnicze i balonówki. Co to tak jak było, to się nic zmieniło.
Nie, serio, w internecie znalazłem bardzo dużo różnych tych fertków i tak dalej, kabin, kół najróżniejszych, od 60, od Władymilców, kurwa, także weź to też odwzoruj, żeby realistycznie wyglądało, to trzeba siedzieć cały dzień, całą noc i szukać, ale znalazłem co jak. Błotniki, no to widzieliście, to tam nie będę co zmieniał, naklejki to samo, tyle jest naklejek, co widzieliście na poprzednim odcinku, ale czekaj, poprzedni odcinek. A, to w sumie to nic tu nie zmieniałem naklejkami. Naklejki to było też nic, grill to samo, nic zmieniło. Doszedł ustawienie filtra. Widziałem też na internecie, że dużo osób przy fartkach robi długi filtr, że to ma poprawić jakoś pracę silnika. Nie wiem jaka prawda w tym, ale odwzorowałem to samo. To po prostu tylko rurka jest dłuższa. No tłumiki to też nic się nie zmieniło. Takie jak były, takie są. Turbo i tak dalej. No, dajmy taki jak był, nie wiem, odzoruję teraz fertka, nie wiem, co tamten jest odzorowany, więc nie ma co to robić. Wychwytnik to było, kierownice doszły, tak, to jest oryginalna od Perkinsa kierownica, bardzo dużo osób pytało się o nią, kiedy zrobię, no, aż w końcu ten środek kierownicy wymodelowałem, no, bardzo ciężko mi było zrobić, ale wyszło jak wyszło i nawet idealnie prezentuje to realistyczną kierownicę. To jest oryginalna kierownica. Mamy też starą angielską od starych fertków angielskich, czyli tych 256 i tak dalej. I mamy też nowa ursusowska. Gałka kierownicy. Oddzielnie dodawana. Jeżeli nie ma gałki, farmer trzyma normalnie ręce na kierownicy. A jak jest gałka, jedną rękę trzyma gałkę. No sterowanie, standardowe drążki, to wiecie. Kabina. No właśnie, teraz co jest to kabino? Kabina. No to kabina właśnie tak wygląda. Kabina bez niczego, pusta jakbyś na ZOMie znalazł. Tylko jeszcze jest na tych teksturach, wiecie. Ale to wszystko będzie na Udimach, żeby pięknie wyglądało. Czy nawet i widzicie jakieś kropowata blacha, czy jakieś tam syfy. To nie jest paintowe. Możecie zobaczyć, że na. Że. No, widzicie szyby. No, wszystko jest brudzi się tutaj, jest odzorowane tak jak realne maszyny z podstawki. Kogucik dodawany. Wszystko ładnie kosztuje swoje pieniądze. Widzimy halogeny dach, czyli te na górze, te co ma Mafia Grabina. Właśnie w ten sposób Mafia Grabina ma te halogeny. No zajebiście wujek zrobił to, mi się bardzo podoba. No i lusterka. Lusterka, które nie powinny być w ten sposób zrobione tak. Dalej. Nie tak, tylko jak tutaj tabelka idzie, to powinno być w tym samym kącie wygięte wzdłuż. No trzeba to poprawić, chyba że. Nie wiem, powiem wam tak. Jeżeli jesteś widzem prawilnym, oglądasz mnie do tej części, to piszesz hashtag lusterka. Nieważne jak, ważne, że hashtag lusterka. I piszesz mi, jak robimy lusterka. Czy one mają być w ten sposób, jak są teraz? Czyli bardziej takie wersje, jak większe ursusy mają? Czy robimy w oryginale, czyli prostopadle do tej wersji, czy znaczy nie prostopadle? No, że w tym samym kącie, co ta belka, jak to się nazywa. Piszecie mi w komentarzu, ja nie wam serduszko przypinam i no, komentuję, jeżeli będzie trzeba waszą odpowiedź, komentarz. Lusterka, no tur właśnie tak. Sama rama, teraz widzicie, rama jest na Udimach. No widzicie, rama pierwszy raz odwzorowana tak realistycznie do Fergusona, to jest niebywałe, no niebywałe, no ale jest. Mamy ramę tak, tur jednosekcyjny właśnie, to co straciłem, to trzeba nadrobić. To jest, na razie to jest takie początkujące, to jeszcze wszystko się zmieni. To swoją drogą, to ten tur to nawet nie jest mój model, to jest model gdzieś z internetu, zajebany, ale aby tylko postawić tak, żeby to jakoś wyglądało. No, takie pierwsze te próby. Zobaczymy, co później wyjdzie. Wszyscy autorzy będą pisani w opisie, w dacie premiery, więc nie ma co tu narzekać. Chyba, że będzie jakiś zakaz, to wtedy nie. Początku jak robię ten model, to nie widziałem żadnych zakazów wyciągania modeli. Więc tur dwusekcyjny to, tak jak mówiłem, straciłem go. A i jeszcze jest trzysekcyjny. To jest właśnie model, to tylko ta góra jest od Karasa, czyli no, tylko ta góra jest od Karasa. A rama i tak dalej to już jest moje, nawet ten spornik, który trzyma, też jest moje. To jest tylko od Karasa to dodane, wrzucone, no i usunięte. Więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych złości, że wiem o niego. Przy okazji mu zrobię reklamę, żeby pobierali od niego Polish Modpack, jeżeli ktoś nie widział, a będzie chciał mieć przy fertku tur taki. No i co? Konfigurację zaczę przód, tam
Zaczep przód. Jeżeli jest tur, to zaczep przodu nie będzie, to jest proste, bo to jest przyczepione na śrubach. Zaczep tył góra, to tak jak mówiłem, śruba ustawiana. Zaczep tył dół, no właśnie zaczep na dole doszedł, taki. Osłonka silnik, to właśnie też doszły te osłonki. Czyli lewa osłona, prawa, tak jak Perkinsy mają. Widzicie, no i obie. Doszła też osłonka WOM tył, tak jak mają 35-12 Ursusy. Widzicie, ale to też wszystko jeszcze jest na paintowych. Ozdoby tył też doszło, bo mamy takie ozdoby. Chlapacze. I drugie chlapacze, te, które się bujają. No i na tych chlapacze można dać też naklejki. O, widzicie, ładnie. Są ślady gumy? Są ślady. A że model jest trochę taki bardziej taki 3D, tylko takie chujmują, to są gumy, są. Jest normal tekstura. No i jeszcze możemy chlapacze stałe. Też z naklejkami ursusowskimi. Trochę są to przy... No, mi się podoba. No, ważne. Jest seca ciągnika. Tu jest bardzo rozbudowane, bo zobaczcie. Podlaskie, czyli BWM. Chodzi bardziej o to, że to jest bardziej na tablicy, można powiedzieć BMW 36, tak? Mamy drugą tablicę do wyboru. Kujawsko-pomorskie, CWEL 2757, CWELE. O, no taki, wiesz, skrót, wymyślić taki skrót. Dolnośląskie, DJA68GG, czy jakieś takie chuj muje kolejne. Łódzkie, EBBB, jak to mi tak mówi. Instalacja ciągnika, lubuskie, FSL. Czyli Farming Simulator i Vintage Simulator, no wiecie, 19 mamy wersję. Pomorskie, GPU, GPU, mamy procesor FM32, no to wiecie, o co chodzi, jakieś takie skróty. Małopolskie, KOS, wiadomo, KOS, polska maszyna, nie do zatarcia. Lubelskie, lub Forever 23, sklep, fajne ubrania ma, polecam, Lublin, no, fajne żuki, te stare samochody, chciałem powiedzieć samoloty, kurwa. Warmińsko-Mazurskie, NBA, to piłkarze wiedzą, co to znaczy. A4, 69, no 69 liczba to jest bardzo znana. A4 jakaś, nie wiem, autostrada czy jakiś samochód tam. Swoją drogo. Opolskie, ogólnie mówiąc 15W6, no taki skrót na tablicy. Wielkopolskie, PKN Orlen. Co tu więcej mówić. Podkarpackie, RBR. A, tu ten skrót to na taki chuju mój kolejny. Śląskie, SWD, E9L70, skrót, to tam do takiej szkoły chodzę, 70. No, pozdrawiam wszystkich ziomalów z niej, nauczycieli i tak dalej. Świętokrzyskie, top, któryś tam, 45LX. Mazowieckie, czyli to jest tablica, taką ma mój wujek przy fertku, bo w końcu tego fertka odzorowuje, więc tu nie ma co żadnych skrótów wymyślać o niej. I zachodniopolskie ZST, czyli Zespół Szkół Technicznych 70, tam gdzie właśnie chodzę. No, jeżeli ktoś... Ludzie to i tak wiecie z Facebooka wszystko, więc co tutaj mówić wielce. No, jestem na technik informatyk, trzecia klasa technikum. No, nie polecam matematyki rozszerzonej. No, nie polecam wam, ludzie. No, ale tablice właśnie mają te skróty takie. Nie, no i takie BWM, BMW. No, takie bardziej to, wiecie, nie chciałem robić teraz każdego powiatu robić tablicę. To byłby z 1000 tablic. Powiecie, w Polsce mamy tyle tych różnych tablic. A zrobiłem z każdego województwa jedną tablicę przy takich dziwnych skrótach, żeby nie było. Podłokietniki to się nie zmieniło, deska też się zmieniło, no i silnik, konfiguracja też się nie zmieniło, czyli Feldek 235, 255, czyli dochodzi te 10 koni plus te 2000. A jak nie, to Ferdek 235 Turbo, czyli to jest, jeżeli ktoś ma 235 Turbo i 235 zwykłego, a chce mieć mocniejszego i 10 koni, zakłada Turbo. A jak nie, to do 255 można założyć też Turbo zawsze. Trzeba dopłacić te 3200, ale mamy z 10 koni więcej, no. Ale cena swoja też robi. No i tak, to jest z tymi konfiguracjami. I dla niewiernych 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 209, 30, 31, 32, 33, 44. 34 konfiguracje, a pewnie będzie z 36. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, to no, myślę, że się taki wam spodoba Ferdek. Jeszcze go kupię, żeby nie było na tych kołach. Jeżeli zakładamy już te koła, a jeszcze dojdę. A i kolor blach, żółty komunalka. O, trochę teraz taki jest. Taki trochę chujowy. Nie, teraz właśnie już fajny ma kolor. Obręczy to nie, ale można jeszcze grill ustawić taki jak ma 3512, czyli czarny, tłumik też jest ten taki trochę
Pamiętowy, no i kupimy taki. No to jest komunalka, czyli wiecie, jak maszyny w komunalce w gminie mają. No i tak właśnie wygląda komunalka, czyli nie wiem, z komunalki, z gminny traktor, który jeździ po gminie i wszystko sprząta, sprzątają menele, tam liście i tak dalej. No, myślę, że wam się spodoba na tych kołach. Widzicie, koła 3512, można zawsze, zawsze 18 do niego. A ja jeszcze raz go odpalę i posłuchajcie te piękne dźwięki Perkinsa. Prawda, że piękne, co? A ten kierunek, tu tutaj pył go właśnie, widzicie, no tu, znaczy tu, nad prawą konsolą, to jest odbicie szybie, które jest spowodowane tym oto kękiem po tej stronie. Dlaczego? Jeżeli ktoś jeździ po nocy wieczorem traktorem, to wie dlaczego, bo tak, no, odbija to samo jak włączę światła i są te szyby i tutaj od przód kabiny jest oświetlony. Takie z rzeczywistości, więc tak samo odzorowałem. Jeżeli ktoś by nie miał do tego problem, a to już nie do mnie problem, to już nie do mnie. No to na tyle. Co tu więcej mówić? Animacje wszystkie są, są. Jeszcze wejdę tylko. I tak, i tu jeszcze hydraulika nie jest dokończona, więc to jeszcze jest wszystko. Trzeba jeszcze to skończyć. A tu naklejki różne są, ostrzeżenia jakieś. Mamy też tu naklejki, że kierunki. Ostrzeżenia kolejne. Nie ma co, mam taką nadzieję, że wam się spodoba. I jeszcze raz powtarzam na koniec odcinka. Nie ma nic za darmo, za te ukradzione mody, za te edycje, jakieś gówniane wydawanie na 10-20 subskrypcji jakichś zasranych kanałów gównioków małych. Moich modów, przy których siedzę po parę miesięcy, moja modyfikacja jest dopiero na 5000 będzie wydana. Na minimum 5000, czyli jak będzie 5000, 20, 50, to nie znaczy, że już ją wydaje. Minimum na 5000, nawet ponad 5000. Tak nieraz mówiłem. Dopiero wydam ją, bo chcę mieć jakąś zapłatę. Pieniędzy z tego już zbyt nie dostanę nic, ale subskrypcje to będzie zajebiście. Więc zapraszam do subskrybowania, jeżeli czekać taki modik. Ja na siłę nie będę szukać subów i nie będę nikomu wysyłał, żeby mi to wypromować. Najwyżej moda wydam, wstawię na internet i niech sobie stoi. Link wstawię, kiedy wpadnie te subskrypcje. A wersja V1.1 to powiedziałem, tak jak powiedziałem. Zrobię wtedy, kiedy wy pobierzecie tego fertka, przetestujecie go. Minie parę dobrych miesięcy, wtedy, jeżeli będę miał ochotę i czas, to się za wersję V1.1 zabiorę. A jest sporo myśli na konfigurację, a mianowicie taka konfiguracja. Już teraz mam w głowie, ale jeszcze nie mam czasu. Żeby zrobić konfigurację siedzenia, czyli siedzenie stare, oryginał. Lub takie nowe na sprężynie, czy tam na tym, że one sobie ładnie po dołach skacze. Zobaczcie. Patrzcie na farmera. Może. O, one sobie dusza się. To co, ja się będę z wami żegnać. Do zobaczenia do kolejnego odcinka, a kiedy będzie? Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. No to co? No, trzymajcie się śmiało. Szczęśliwego nowego roku jeszcze raz. Cześć, kochani. Siema!